To jest podcast Esri Polska. Posłuchaj i dowiedz się, jak wykorzystać technologię przestrzenną w podejmowaniu dobrych decyzji. Witam bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Nie tylko GIS. Nazywam się Mateusz Maślenka, jestem kierownikiem do spraw kluczowych klientów w firmie Esri Polska, a dziś mam przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem, który jest ekspertem w dziedzinie pozyskiwania danych z obiektów latających. Moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Szatkowski, Head of Global Business Development, Sales for Reality Mapping w Esri Inc. Arkadiusz posiada ponad 15 lat doświadczenia w pracy z danymi geoprzestrzennymi, koncentrując się na ich praktycznym zastosowaniu w biznesie. Realizował liczne projekty związane z modelowaniem 3D i GIS, a jego pasją jest zmienianie sposobu, w jaki postrzegamy świat poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Cześć Arku, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Dzień dobry Państwu, cześć Mateusz, dziękuję za zaproszenie, ale mi ładnie przedstawiłeś. Wiesz, aż mi serce rośnie, jak słyszę takie rzeczy. Dziękuję bardzo za bardzo ładny wstęp. Mam nadzieję, że jeszcze serce Ci będzie rosło w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, bo jeszcze zacznę od krótkiej retrospekcji dotyczącej naszego wspólnego jakby początku. Ja pracowałem wtedy w jednej z krakowskich firm, a właśnie Arek upracował z nami, zlecając przetwarzanie danych LIDAR. I właśnie praca nad tymi danymi była dla mnie wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ szczególnie, że w tamtym czasie wdrażałem szkolenia z zakresu LIDAR i też rozwijałem rynek dla jednej z aplikacji LIDARowych, to właśnie zetknięcie się z tymi danymi rozszerzyło moją perspektywę na zastosowanie danych LIDAR i właśnie pozwoliło mi lepiej zrozumieć ich potencjał, wykorzystanie i możliwości. I tutaj przechodząc do Twojej przygody, która zaczęła się nieco wcześniej z fotogrametrią i teledetekcją, chciałbym się zapytać właśnie, gdzie studiowałeś geodezję, kartografię, bo wiem, że na Politechnice Warszawskiej, ale pytanie, dlaczego zdecydowałeś się na właśnie taką dziedzinę, dlaczego zainteresowanie nią, co cię skłoniło do tego, żeby podjąć studia na tej uczelni, w tej dyscyplinie? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Musimy się cofnąć jeszcze wcześniej, aż do technikum. Ja pochodzę z Łodzi, chodziłem do technikum geodezyjnego na skrzydlatej w Łodzi, bardzo dobre technikum. Pozdrawiam wszystkich, jeśli ktoś słucha. Mieliśmy pierwsze praktyki geodezyjne i musieliśmy mierzyć szkołę. I wtedy dano nam takie tradycyjne, stare taśmy miernicze i węgielnice. Ja już wtedy miałem takie poczucie, nie, to chyba trzeba robić jakoś lepiej. To na pewno są lepsze metody niż tak mierzenie, tak monotonne i powolne mierzenie i produkowanie map. Wtedy już czułem, że bardzo bym chciał pracować jakąś innowacją. I na drugim chyba roku w technikum mieliśmy już fotogrametrię i wtedy poczułem, tak, to jest to, bo samolot może zrobić pokryć duży obszar w krótkim czasie. Tu jest efektywność, to jest to, co mnie kręci. Ja już wtedy wiedziałem. No i jak się znalazłem na Politechnice Warszawskiej? W tym samym technikum miałem przyjemność reprezentować szkołę już w czwartej klasie. Wtedy były czasy, że były technikum pięcioletnie, nie wiem, chyba teraz w Polsce też jest 5 lat. W czwartej klasie reprezentowałem technikum na olimpiadzie geodezyjnej. Dostałem się do finału, byłem chyba na 8, czy na 7 miejscu i dostałem po prostu stypendium od Politechniki Warszawskiej, zaproszenie, że mogę wejść bez egzaminów. Oczywiście skorzystałem i tak wylądowałem na Politechnice Warszawskiej. Wtedy też wiedziałem, że będę szedł na fotogrametrię. Więc tak to się zaczęło. Przeglądając Twoje doświadczenie, czy też jakby te początki z fotogrametrią, teledetekcją, ujęła mi jedna rzecz. Zobaczyłem, że studiowałeś na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Ja jakby też patrząc na publikacje, przeglądając do pracy magisterskiej związanej z LIDARem, bo de facto też w tym zakresie studiowałem. Uniwersytet Techniczny w Wiedniu to jest jeden z tych uniwersytetów, który jest takim prekursorem LIDARowym, szczególnie jeżeli możemy popatrzeć na nazwisko Norberta Pfeiffera. To musiało być niesamowite dla ciebie doświadczenie i jak wspominasz te czasy
właśnie w Wiedniu. Zgadza się. Miałem przyjemność pisać tam pracę magisterską. To było dzięki współpracy Politechniki Warszawskiej z Uniwersytetem, właściwie z Politechniką Wiedeńską. Bardzo fajny program. Nie wiem, czy nadal mają to wymianę studentów. Mam nadzieję, że tak. Byliśmy tam w trójkę. I tak, spotkałem profesora Pfeiffera i masz rację, ja uważam go na ten uniwersytet, czy tą Politechnikę jako top 1. Stuttgart jest bardzo silny w fotogrametrii i w laserze, ale chyba Wiedeń jest lepszy w laserze, czyli w lajderach. No, nie był moim prowadzącym, ale ja miałem kilka spotkań z nim. Co mnie zaskoczyło tam, że nagle to była naprawdę jednostka badawczo-rozwojowa razem z edukacją i co mnie urzekło w mojej pracy, pracowałem na połączeniu fotogrametrii i lasera przy ekstrakcji budynków 3D. Robiłem różne rzeczy, tworzyłem numeryczny model terenu, ekstrakcję budynków, teksturowanie budynków i tak dalej. I myślałem, że miał jednego prowadzącego, ale tam był specjalista od każdej dziedziny. Jak chciałem optymalizować ekstrakcję numerycznego modelu terenu, to musiałem rozmawiać z tym panem. Jak nagle mówiłem, że chcę dobrze teksturować fasady, skorygować dystorsje i tak dalej, jak to zautomatyzować, tutaj tie point i tak dalej, to był ktoś inny. Że mieli naprawdę wielu specjalistów i każdy był bardzo dobry w swojej dziedzinie. Tak, to więc to była taki początek i niezła namiastka na to, żeby jakby rozpocząć pracę w firmach fotogrametrycznych, lidarowych, które dostarczają super rozwiązania na rynek. No i właśnie tutaj mam do ciebie pytanie. Co tak najbardziej wpłynęło na jakby w swojej karierze na to, gdzie w tym momencie jesteś? Jakie doświadczenia zebrane przez lata pracy? Co byś jakby wymienił tutaj na top numer jeden, top numer dwa, jeśli chodzi o to, o twój rozwój zawodowy? Wiesz co, to było trochę szczęścia i trochę też tego, że nie bałem się nowości. Zawsze miałem szczęście i też to zawsze mnie ciągnęło do innowacji. Będąc jeszcze w Wiedniu, kończąc pracę magisterską, równolegle prowadziłem bloga, tego bloga już nie ma, zamknąłem go, Miasta 3D, i nagle wpadł do mnie e-mail ze Szczecina z zaproszeniem na rozmowę z firmy Gizpro. Poszedłem do rozmowy, powiedzieli mi o tym, że inwestują w samolot, że chcą mieć też mobilny system kartowania i tak dalej, i tak dalej. Czy nie chciałbym popracować tam, bo pośledzili moje publikacje, że interesuję się takimi technologiami. Więc to było trochę szczęście, ale trochę też to, że ja tak jakby bardzo zawsze się interesowałem tymi nowościami i też uzewnętrzniałem to. Gdzie wylądowałeś? Czym się dzisiaj zajmujesz? Więc przez Pogis pracowałem w firmie Teratech, która dziś nazywa się Field. To jest bardzo innowacyjna spółka, która zawsze inwestowała w nowe technologie. Pamiętam, że co mnie urzekło też, że szef miał zawsze taką strategię, że on chce kupić serial numer jeden, czyli numer seryjny jeden z każdego skanera i każdej kamery. I udawało mu się to w 80-90% przypadków. Pracowałem tam przez 14 lat przy pierwszej produkcji, głównie laserowej, zarówno mobilnej, lotniczej. Później już byłem odpowiedzialny za całą linię produkcyjną, również fotogrametrii. No i tak po 14 latach w produkcji, którą, tak jak wspomniałeś, też tam zaczęliśmy współpracować, bo przyniosłem dość dużą część produkcji z Indii do Polski. Współpracowaliśmy w sumie z trzema spółkami z Krakowa jako podwykonawcy na dość dużą naszą produkcję. Ale po 14 latach w produkcji już człowiek zaczyna czuć, że kurczę, już nie do końca uczysz się czegoś nowego, już wszystko znasz i tak dalej, i tak dalej. No i pojawiła się możliwość, żeby dołączyć do Esri i troszkę tam, to jest dość długa historia, bo znałem tą technologię, byłem też prekursorem tej technologii w Skandynawii od wielu, wielu lat i Esri o tym wiedziała i ludzie, którzy dołączyli do Esri z tą technologią, wiedzieli, że ja mam dość duże doświadczenie. Znam też technologię i będę w stanie pomóc im wdrożyć to w tak dużej firmie jak Esri, która działa jednak w wielu, wielu rejonach przez wielu też dystrybutorów. Mieszkamy w Hønefoss, to jest godzinka na północ od Oslo. Mieszkamy tutaj, bo moja żona pracuje w norweskim urzędzie geodezji, to się nazywa Kandvarke, czyli norweskie odpowiednik Google. Właśnie wspomniałeś o tej technologii. Chwilę wcześniej mówiliśmy o kilku pojęciach. Z założenia nasz podcast nie tylko mają słuchać osoby, które znają się na GIS-ie. Chcielibyśmy, żeby ten podcast był słyszany szerzej. Dlatego może bym cię chciał poprosić o to, żebyś wyjaśnił pokrótce, czym na przykład zajmuje się fotogrametria. Bo dla wielu słuchaczy może nie być to do końca jasne. Okej, to tak najprościej fotogrametria to jest po prostu wykonywanie dużej ilości zdjęć z pokryciem pomiędzy zdjęciami i w momencie, kiedy mamy pokrycie pomiędzy zdjęciami, ten sam obiekt odfotografowany na zdjęciu jest widziany z troszkę z różnej perspektywy.
jesteśmy w stanie w ten sposób obliczyć głębie, tak samo jak nasze oczy. I metody fotogrametryczne pozwalają nam stworzyć przez pokrycie pomiędzy zdjęciami i stereoskopię, czyli badanie tych głębi, co stwarza możliwość na rekonstrukcję 3D. Tradycyjna fotogrametria polegała na tym, że odtwarzaliśmy ten widok stereoskopowy przy dwóch zdjęciach i poprzez przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania tworzy się mapy w tym widoku stereo. Aktualnie fotogrametria jest dość mocno zautomatyzowana, co my nazywamy reality, czyli reality mapping. Czyli jesteśmy w stanie w sposób bardzo szybki i automatyczny wyrównać i czy znaleźć te piksele wspólne na wielu zdjęciach z odpowiednim pokryciem i stworzyć model 3D w postaci siatki mesh, czyli geometrycznie odtworzyć rzeczywistość. Mój syn ostatnio, 7-letni, spytał mnie: tata, co ty tak właściwie robisz? I ja mu odpowiedziałem w najprostszy sposób, powiedziałem mu w ten sposób. Urodziłeś się z parą oczu. Pomyśl, że twoje oczy są kamerami, każde z oczu jest jedną kamerą. Masz też mózg, który umie przetwarzać obrazy, które rejestrujesz przez swoje oczy w bardzo szybki sposób. I ten mózg odtwarza te dwa obszary i mamy parę oczu z jakąś tam bazą odstępem pomiędzy nimi właśnie po to, żebyśmy mogli określić tą głębię. Nasz umysł na podstawie tych dwóch obrazów jest w stanie w bardzo szybki sposób zrekonstruować rzeczywistość, odteksturować ją kolorami i pomóc nam tak naprawdę podejmować codziennie decyzje. Jak idziemy z dniem, który obiekt, który przed nas chcemy podnieść, w którym kierunku chcemy iść. Fotogrametria jest i ten reality mapping jest próbą odtworzenia tego, co nasz umysł i nasze oczy robią. To jest najprościej, jak mógłbym to wytłumaczyć. To jest właśnie świetne wytłumaczenie. Ja też pamiętam, jak na studiach tłumaczono nam właśnie mniej więcej w taki sam sposób fotogrametrię. Drugi termin, który był użyty i on jest bardzo bliski mojemu sercu, może powiedziałbym, że to jest moja największa miłość zawodowa, to jest lidar. Czy możesz powiedzieć, jak ten lidar, też w takich właśnie prostych słowach, czym on jest, ale też w jaki sposób on uzupełnia fotogrametrię, albo jak te technologie się mają do siebie? To jest bardzo dobre pytanie, bo wielu ludzi myli te technologie, bo one po części też są w stanie produkować te same produkty. Fotogrametria jest przede wszystkim techniką pasywną, gdzie jesteśmy zależni od zewnętrznego źródła światła, czyli tak naprawdę słońca. Fotony światła odbijają się od naszego obiektu i wpadają przez obiektyw kamery do sensora. Czyli jakby sparafrazując to, po prostu potrzebujemy słońca, tak, żeby zobaczyć żeby obiekt. Zobaczyć czyli obiekt jest oświetlany przez słońce w fotogrametrii, dzięki temu uzyskujemy obraz. To ma oczywiście konsekwencje. W tym, to się tak naprawdę nazywa się pasywnym obserwowaniem, czyli jesteśmy zależni od źródła, zewnętrznego źródła światła. I to ma jakieś tam konsekwencje. Zdjęcia są różnie doświetlone, mamy rozbieżności, co powoduje czasem, że jest dostarczony jakiś tam szum informacyjny. W przypadku lasera mamy do czynienia z sensorem aktywnym, który ma własne źródło energii. Jest wysyłany puls sensora w kierunku obiektu czy ziemi i odbija się ten puls, odbija się energia i mierzony jest czas pomiędzy wysyłką i powrotem i w ten sposób mierzony jest dystans. No i oczywiście znając pozycję sensora w powietrzu na podstawie GPS-u, INS-u i EMU jesteśmy w stanie obliczyć, od czego się odbił ten puls i gdzie on jest w przestrzeni 3D. I przez to, że laser ma aktywne źródło energii, jest nadal podrykuje lepszą geometrię. Czyli że LiDAR jest w stanie w sposób bardziej dokładny odtworzyć geometrię, ale fotogrametria dodaje tą teksturę radiometrii, czyli to, co nasz umysł naturalnie jest w stanie rozpoznać jako obiekt na podstawie kolorów itd. To jest taka najprostsza różnica. Laser też, co jest bardzo ważne, trzeba powiedzieć, dobre lasery są w stanie zarejestrować z jednego pulsu, jest można zarejestrować kilka odbić, co bardzo dobrze się sprawia przy penetracji roślinności, czyli przy skanowaniu lasów i fotogrametra tam jednak zawodzi, no bo widzimy tylko koronę drzew. Czyli mamy lidar, mamy fotogrametrię i co z tym możemy zrobić? Okej. Okay. No więc najważniejsze jest to, że te technologie można wykonywać zarówno z powietrza, jak i z samochodów, czy na ziemię. Skupmy się może bardziej na technologii powietrznej. No, jesteśmy w stanie zmapować bardzo duże obszary w krótkim czasie.
czyli kiedy ten projekt ISO, przy którym też pracowałeś, myśleliś w Polsce, kiedy Główny Urząd Geodezji chciał pokryć i stworzyć numeryczny model terenu dla całego kraju, no nie wykona się tego w sposób tradycyjnej geodezji, wysyłając geodetów w teren. Trzeba nalecieć samolotem, a właściwie to wieloma samolotami przez wiele godzin latania. Jest to bardzo efektywne i wydajne kartowanie zarówno przestrzeni, jak i terenu, czy lasów, czy miast i obszarów zurbanizowanych. Więc właściwie to w wielu krajach, z tego co widzę, na przykład w Skandynawii, tak naprawdę cała ewidencja gruntów jest produkowana tylko na podstawie metod fotogrametrycznych. Możemy też jeszcze wspomnieć pewnie o tych budynkach 3D, o portalach, o tym, tak, w jaki sposób... Tak, ja widzę, czym się zajmuje też ESRI. Widzimy na horyzoncie, że GIS, zarówno GIS, jak i geodezja coraz bardziej idzie w kierunku 3D. Informacja 3D jest bardziej intuicyjna i też pozwala na wprowadzenie wielu więcej analiz. Analizy oświetlenia, analizy rozkładów powietrza itd., itd. Ekstrakcja budynków 3D, czy nawet terenu w bardzo dokładny sposób 3D jest przyszłością tak naprawdę. I to, co było głównym aspektem spowalniającym, to jednak czas przetwarzania tych danych, bo aby stworzyć dobry model 3D, trzeba zebrać dość dużo danych z dużym pokryciem i też wyświetlanie tego wymagało, no w sumie nadal wymaga dość silnych komputerów, żeby to pracowało dość wydajnie. No ale nie jesteśmy w stanie odejść od tego faktu, czy cyfrowe bliźniaki, czy cały ten 3D GIS nie będzie szedł w kierunku 3D. Tego jestem odsłonny. Jakiś czas temu ten GIS był odległy od, no nie aż tak bardzo odległy od lidara czy fotogrametrii, natomiast połączenie pomiędzy GIS-em a lidarem nie było takie oczywiste, a w tym momencie to połączenie robi się bardziej oczywiste, ponieważ te dane lidarowe czy dane fotogrametryczne mogą zasilać już GIS w bardzo szybki i prosty sposób dzięki różnego typu rozwiązaniom. I właśnie jednym z tych rozwiązań w ESRI się zajmujesz. Zgadza się? Zgadza się, bo ja jestem odpowiedzialny za Reality Mapping, co pod tym produktem jest kilka różnych oprogramowań, ale tak jak powiedziałeś, to jest produkt, który tworzy tą rzeczywistość w najbardziej naturalny dla nas sposób. To są modele 3D mesh, to są chmury punktów, DSM-y, czyli jest przecież numeryczny model pokrycia terenu. To jest tak naprawdę wprowadzenie fotogrametrii, wprowadzenie 3D modelowania do GIS-u i znalezienie na to aplikacji czy wykorzystania wśród różnych klientów. Widzimy, że bardzo dobrze się to sprzedaje i sprawdza w AEC sektorze, czyli Architecture, Engineering and Construction. Miasta na to patrzą, planowanie przestrzenne w wielu krajach, no i oczywiście zastosowania wojskowe są bardzo tym zainteresowane, żeby mieć tak zwane situation awareness. Dobrze, czyli mówimy teraz o tym, co jest teraz, natomiast jaką widzisz przyszłość rozwiązań 3D i jakie wyzwania stoją przed tą dziedziną w nadchodzących latach? Przede wszystkim to, z czego ja się stykam, że bariera wejścia jest dość wysoka, nadal niestety, czyli wielu jest zaskoczonych, że musi zmienić sprzęt, komputery na dość mocniejsze, silniejsze, aby pracować w 3D. Infrastruktura u wielu klientów nie jest na to gotowa. To jest pierwsze dość duże wyzwanie. Kolejny to jest to, że GIS, tak jak wiemy, przez wiele lat i czy tradycyjna geodezja polegała na tym, że my tą rzeczywistość troszkę upraszczaliśmy w sposób wektoryzacji, tworzenia wektorów, poligonów, linii i mapy są wokół tego stworzone. I przeskok nagle do reality jest dla wielu, mówię, okej, no ale ja pracowałem przez całe życie z liniami, punktami i tak dalej i ludzi ciągnie w tym kierunku, oni chcą wektoryzować z powrotem takie modele 3D. Że zmiana myślenia, że wiele informacji można pozyskać ze zdjęcia czy z utekturowanego modelu jest możliwa, ale no, to wymaga jednak zmiany podejścia do pracy i zmiany podejścia do analiz czy myślenia. No ale też ta automatyzacja z wykorzystaniem modeli 3D daje nam jakieś rozwiązanie, ponieważ tak. Ci ludzie, którzy są przyzwyczajeni do typowego GIS-u, czyli do wektorów i powiedzmy rastrów, mogą uzyskać właśnie tego typu dane bazując na
danych pozyskanych przy pomocy technologii LIDAR, technologii fotogrametrycznej, czy też wygenerowanych mesh, budynków 3D i w rezultacie otrzymać konkretny produkt. Zgadza się? Zgadza się. I ta automatyzacja w tym momencie przyspiesza bardzo mocno dzięki sztucznej inteligencji. Tak jak wiemy, sztuczna inteligencja rozumie dwie rzeczy bardzo dobrze. Rozumie język, z czego dzisiaj wszyscy korzystamy przy pomocy różnych czatów i czy co-pilotów, no i rozumie też bardzo dobrze zdjęcia, czyli informacja odfotografowana. No i tu fotogrametria, czy reality map, czyli mesze oteksturowane wygrywają bardzo dużo. Widzimy, jak bardzo szybko się rozwijają nasze aplikacje z sztuczną inteligencją na podstawie fotogrametrii. Możemy już w tym momencie mapować czy kartować budynki w relatywnie bardzo dobrym skutecznością, co jest bardzo jednak ważne, żeby wszyscy zrozumieli, że sztuczna inteligencja bardzo często wymaga dotrenowania na specyficznych danych wejściowych. My nie jesteśmy w stanie stworzyć algorytmów, które będą działać wszędzie, zawsze i dla każdego. My jesteśmy w stanie stworzyć algorytm w miarę uniwersalny, który daje bardzo duży taki head start, czyli jest dobrym punktem rozpoczęcia, ale jednak wymaga jakiejś iteracji do trenowania własnych danych. Każdy ma jednak różne sensory, różne kamery, różne zdjęcia, no ale widzimy, że idzie to bardzo mocno w tym kierunku, więc nasze, tak jak po angielsku to nazywamy, value proposition jest bardzo mocno powiązane pomiędzy GAI i fotogrametrią i reality. Jasne, czyli to nie jest de facto wykluczenie użytkowników, ale w znacznej mierze wzmocnienie procesu przetwarzania danych, no i uzbrojenie użytkowników tych danych, czy też instytucji, które potrzebują tego typu informacje, w odpowiednie narzędzie, tak żeby uzyskać konkretne produkty pochodne. Podam przykład. No, dziś przy tradycyjnej metodzie, nawet wykorzystując tradycyjną fotogrametrię i stereo, kartowanie przy pomocy stereo, przetarg ogłoszony z powiedzmy styczeń, luty, wykonawca wybrany w marcu, wykonywane są naloty maj, czerwiec, lipiec, ale mapa oddana jest pewnie w grudniu. Czyli klient dostaje gotowy produkt rok po ogłoszeniu przetargu i tak naprawdę 6-7 miesięcy po wykonaniu nalotów. Przy pomocy fotogrametrii, metody automatyzacji i czy wykorzystania sztucznej inteligencji staramy się skrócić czas pomiędzy danymi wyjściowymi a ostatecznym produktem. Czyli chcielibyśmy bardzo, chcemy pomóc klientom, żeby oni mogli uzyskać informacje z tych zdjęć w tydzień, czy dwa, czy w kilka tygodni po nalocie. I w tym kierunku programowanie idzie, żeby jak najszybciej zautomatyzować produkcję tych trurtów, czy prawdziwych ortów automat i potem ekstrakcję obiektów, czy innych informacji ze zdjęcia jak najszybciej. Czyli można sobie wyobrazić taki scenariusz, że po prostu dokonujemy zlecenia, zamówienia, zobrazowań wykonanych przy pomocy samolotu i ten wykonawca dostarcza nam po prostu zdjęcia, a następnie te zdjęcia wykorzystujemy do wykonania tych po prostu produktów, tak? Natomiast ten czas, który trzeba poświęcić na przetworzenie, w pewnym sensie już jest znacznie zmniejszony i możemy uzyskać te produkty szybciej. Tak, to jest prawda. Oczywiście nadal sztuczna inteligencja w 100% nie zrobi w wielu kwestiach dokładnie tak samo, jak wielu zamawiających chce, ponieważ nadal specyfikacje, jak powinien być wykonany mapping, są napisane czy stworzone pod manualną pracę. Typu, że szczyt powiedzmy budynku musi być na tej warstwie, a obrys budynku na innej warstwie i tak dalej. I aż takie szczegóły jeszcze nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Jesteśmy w stanie stworzyć obrys budynku, kształt budynku i tak dalej. Więc ja widzę, na tej chwili widzę okres przejściowy, i o którym rozmawiamy często z klientami, żeby oni mogli wprowadzić tę automatyzację, zmapować te obiekty szybciej przy pomocy sztucznej inteligencji czy jakichś tam algorytmów automatycznych, tylko po to, żeby dostać wersję, tak jakby pierwszą wersję, wersję tymczasową swojego produktu, kiedy czekają na ten ostateczny mapping. Ale i w tym już, oni już w tym widzą ogromną wartość, no bo nie muszą czekać wielu miesięcy i mają jakiś produkt gotowy dużo szybciej. Okej, okay, może już takie ostatnie pytanie na koniec, związane już z korzyściami z wykorzystania tej technologii. Czy zostało to w jakiś sposób policzone, jak na przykład przyspiesza to możliwość, czy daje oszczędności agencjom na przykład kartograficznym, które pozyskują dane przestrzenne? W jaki sposób, bo są jakby różne sposoby pozyskiwania danych do zasobu. Można pozyskiwać dane po prostu bezpośrednio już uzyskane po procesingu, ale pytanie jest takie, czy istnieje możliwość, żeby agencje kartograficzne
po prostu zlecały źródłowe dane, tak żeby móc w przyszłości na przykład później dokonać przetworzenia i czy to w ogóle jest opłacalne i czy to ma jakiś sens jakby w kontekście całej linii produkcyjnej i przetworzenia i uzyskania finalnego produktu. Ciężko jest mi powiedzieć, jakie były wartości, to nie znam takich liczb. Ja lubię też tłumaczyć to w ten sposób, że jeśli uda nam się wprowadzić tą automatyzację czy wykorzystanie reality mapping po stronie klienta, który byłby w stanie sam sobie tworzyć te produkty szybciej, to i wtedy jest szansa, że zaoszczędzi jakąś część pieniędzy i te pieniądze może wydać na częstsze fotografowanie czy częstsze wykonywanie nalotów. Czyli wprowadzamy w tym momencie jakość czasu. Dziś wiele miast czy agencji zamawia zdjęcia na przestrzeni kilku lat. Bardzo niewiele miast robi zdjęcia co roku. A co jeśli byśmy robili zdjęcia dwa razy w roku? I żeby znaleźć na to pieniądze, musimy te pieniądze gdzieś zaoszczędzić. Z mojego doświadczenia z firmy fotolotniczej, największym zainteresowaniem firmy jest, żeby jak najwięcej godzin wylatać w ciągu roku. Więc jeśli klient będzie w stanie zamówić częstsze naloty tylko dlatego, bo on jest w stanie sobie ułożyć produkcję trochę szybciej, automatyczniej, to jest to wartość, jest to tak zwany win-win, czyli wartość dodana dla obu stron. To ciekawe jakby spostrzeżenia. Dziękuję za właśnie te informacje zwrotne dotyczące rozwiązań trójwymiarowych. Twoje doświadczenie jest niezwykle ciekawe i bogate. No i tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek po prostu wyobrażałeś sobie, że twoja kariera właśnie potoczy się w taki sposób. No a wszystko de facto zaczęło się od fotogrametrii i teledetekcji. Ja myślę, że powiem na to tak, ja się cieszę, gdzie jestem, cieszę się, co robię i nadal mi to sprawia dużo frajdy. I tak jak mówiłem na samym początku, cieszę się, że udaje mi się cały czas pracować z innowacją, z nowymi rzeczami, z nowymi technologiami, bo dzięki temu mam dużo frajdy z tego. I jednocześnie też muszę się dużo uczę, bo no jednak, jak się pracuje z najnowszym sensorem, czy z najwyższą technologią, to samemu musisz wiele rzeczy wymyśleć, lub znaleźć rozwiązanie. I życzę tego każdemu, żeby znalazł taką swoją pasję w czymś i jeszcze za to zarabiał pieniądze. Właśnie, tak. Wszystkim czegoś takiego również życzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoją wiedzą z nami, z doświadczeniem. Mam nadzieję, że właśnie dzisiejszy podcast przybliży też słuchaczom temat rozwiązań 3D GIS i pokazał właśnie wielki potencjał, jaki kryje się w technologiach, o których rozmawialiśmy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki nie tylko o GIS. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki, Mateusz, i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. To był podcast ESRI Polska. Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach informacji przestrzennej? Obserwuj nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w następnym odcinku.